Cena namiętności. Wracam. Wysiadka. Co tu robimy? Musimy dokończyć naszą opowieść. Jak to? Kazałeś mi nie bujać w obłokach. A ty jak zwykle za dużo gadasz. A ty znowu jesteś wkurzający. Powtarzasz się. To był uśmiech? Z początku myślałam, że to jakiś skurcz, ale ty naprawdę się uśmiechnąłeś. Widziałam to w twoich oczach. Ciągle gadasz. Tak już mam. Właśnie. Idę. Namik? Dlaczego wezwano cię do prokuratora? To nic takiego. Igit dał mi ostrzeżenie. Lepiej się czujesz? O wiele. Pewnie Ferhat znowu wyrządził komuś krzywdę. A teraz dokądś pojechał, a my po raz kolejny za to płacimy. Nie rozumiem. Wezwij go do domu, niech się wytłumaczy. Spokojnie, siostro. Nikt nas nie skrzywdzi. Ani prokuratura, ani Ferhat, ani nikt inny. I nie chcę w tym domu więcej słyszeć o Yeter ani Gulsu. Nie tak ostro. Ślepa jesteś? Wszyscy sprzysięgli się przeciwko wujowi. Do tej pory wszystkich wspierałem, ale zostałem zdradzony. Kary będą surowe. Każdy zapłaci za swoje występki. I słusznie. Cuneyt, idziesz ze mną. Musimy pogadać. Wujku, nie denerwuj się tak. Dopiero co wyszedłeś ze szpitala. A jeśli coś ci się stanie, to ten przeklęty Aslan przekabacił Ferhata na swoją stronę. Pozbędziemy się go. Wszystko przez Aslan. Ferhat jest zaślepiony miłością. Kazałem mu ją zabić, ale nie posłuchał. Dokończymy to, co zacząłeś, bez obaw. Powiedz tylko słowo. Chcesz zostać moją prawą ręką? Oczywiście. Przynieś mi głowę Asli. Nie ma sprawy. Nikomu tego nie zlecaj. Sam to załatw. I nie wracaj z pustymi rękami. Bez obaw. Depczę im po piętach. Ruszaj. Spakuj Ferhata i Asli. Dlaczego? Jadą do kamiennego domku. Tym razem to wasz koniec. Zostaw to. Tak jest, jaśnie panie. Chodź. Nie boli cię już? Nic mi nie dolega. Czyli rana była niewielka. Lekarz był dobry, a pacjent był twardzielem. Na to nie ma lekarstwa. Tylko czas pomoże. Skoro tak mówisz... Ciekawe, co teraz robi Gulsen. Na pewno daje radę. Powiadomiły jej ojca? Pewnie tak, ale łatwo się nie wywinie. Przed nią trudne chwile. Na wsi nie ma urlopu macierzyńskiego.
Na pewno jest szczęśliwa. Owszem. Co cię tak śmieszy? Przypomniałam sobie, jak trzymałeś dziecko. Wzięły mnie z zaskoczenia. Śmiesznie wyglądałem. To nie to samo, co trzymanie broni. Po raz pierwszy trzymałem dziecko, ale nie było tak źle. To dziwne uczucie. Nawet zabawne. A chłopak miał na imię Ferhat. Taki niewinny. To jest najlepsze. Niewinność, wspaniałe uczucie. Byłem poruszony. Ty też nieźle się spisałaś. Byłam z ciebie dumna. Nie mów mi takich rzeczy, bo się wstydzę. Wyjechaliśmy bez słowa. Nie pożegnaliśmy się z Seher. To było niegrzeczne. Daj spokój. Zawsze możemy tam wrócić. Mówisz poważnie? Padniemy się przywitać. Co cię znowu śmieszy? Zastanawiam się, czy kropla wydrążyła skałę. Nie wiem, jak jest ze skałami, ale sprawdzę, czy nie brakuje drewna. Powinno gdzieś tu być. Dla Yeter jedna kostka cukru. Dobrze pamiętam? Posłuchaj. Możesz tu zostać. Mogę ci też wynająć pokój w hotelu, ale myślę, że powinnaś zostać tutaj pod ochroną moich ludzi. Gulsum? Mamo? Wychodzę za mąż. Dzisiaj o 17. Dzisiaj? Abidin nie chce czekać. Wczoraj poprosił Igita o moją rękę. Poważnie? Tak. A ja ucałowałam dłoń brata. Zgodził się? Tak. Musisz przyjechać. Wiem, że popełniłam błąd, ale Necdet nie powinien przez to cierpieć. Nie chcę nawet sukni ślubnej. Proszę cię, przyjdź, mamo. Mamo. Wszystko w porządku? Bardzo dziękuję za gościnę. Nie mogę tu zostać ani jechać do hotelu. Pójdę już. Wybaczcie. Zamówicie mi taksówkę? Yeter. Daj sobie pomóc. Jeśli mi pozwolisz... To ty wyświadczysz mi przysługę, a nie na odwrót. Proszę. Pójdę już. Moi ludzie cię odwiozą. Czocuklar.
Chłopcy, zawieźcie panią dokądkolwiek zechce. Dlaczego jesteś smutna? Idil i Namik są wściekli na Ferhata. Przecież nic nie zrobił. Nie zjawił się. Urlop dobrze mu zrobi. Gdy wróci, wszystko naprawi. Oby. Do tego czasu nie będzie w domu spokoju. Też dziwnie się czuję, gdy go nie ma. Szykuj się. Na co? Abidin i Gulsum biorą ślub. My będziemy świadkami. Poważnie? Zgodziłem się za nas oboje. Mam nadzieję, że nie jesteś zła. Nigdy nie jestem na ciebie zła. Dobrze zrobiłeś. Jestem po prostu zaskoczona. Doskonale znam to uczucie. Co masz na myśli? Szykuj się. Zaraz wychodzimy. Dobrze. Witaj. Cześć. Co to? Sama zobacz. Nie musiałeś. Suknia ślubna? Piękna. Bardzo dziękuję. Jest wspaniała. Kiedy? Sprawdź, czy pasuje. Wziąłem coś prostego. Nie jest ekstrawagancka, ale... Nie musiałeś. Biała suknia to marzenie każdej kobiety, więc może to nie jest prawdziwy ślub, ale niech urzędnik nie myśli, że nie stać mnie na suknię. Bardzo dziękuję. Wstawiłeś się za mną i mnie broniłeś. Zgodziłam się na ślub, bo ci ufam. Suknia jest nieistotna. Obym nigdy cię nie zawiódł. Muszę się przebrać. Nie chcemy się spóźnić. Popilnuję Necdeta. Gdzie on jest? W salonie. Tak, kochanie? Gdzie jesteś? U jubilera. Kupiłam bransoletkę. To miło. Gdzie Ozgur? Został u sąsiadki. Spotkamy się w urzędzie. Do zobaczenia. Czasem pech zamienia się w szczęście. Jak to? Mam na myśli Gulsum.
Zakochała się i urodziła dziecko. Ojciec porzucił oboje. Jej brat nawet na nią nie spojrzy. Dziewczyna chciała się zabić. Gdy myślała, że jej życie jest skończone, Abidin ją przygarnął. Pech zmienił się w szczęście. To prawda. Myślisz, że miłość to przeznaczenie? Oczywiście. Gdy dwoje ludzi się kocha, czego chcieć więcej? Niczego, tak uważam. Spójrz na Ferhata i Asli. Wiedli różne życia, mieli różne marzenia, ale są tacy sami. Czyli miłość dokonuje rzeczy niemożliwych. Tak sądzę. Coś nie tak? Nie podoba ci się? Przeciwnie. Pięknie wyglądasz. Suknia leży idealnie. Dziękuję. Wybrałeś najlepszą. Chciałbym... Co? Wolałbym, żeby to wszystko wyglądało inaczej. Chciałbym, byś tak jak inne kobiety... Powinnaś być szczęśliwą panną młodą, a jesteś zdenerwowana. Chciałbym, by nikt nie miał obiekcji co do tego małżeństwa. Powinnaś mieć wesele marzeń. Jestem szczęśliwa. Teraz chroni mnie człowiek twardy jak skała. I to on będzie wychowywał mojego syna. To najważniejsze. Naprawdę tak uważasz? Owszem. Nadal śpisz? Mój aniołek. Wiesz, dokąd zaraz pojedziemy? Jeśli coś się stanie mojemu synowi, to co zrobisz? Dokończ. To będzie twój koniec. Jeter, daj sobie pomóc. Jeśli mi pozwolisz, to ty wyświadczysz mi przysługę, a nie na odwrót. Proszę. Kim jesteś? Wkrótce sobie przypomnisz. Dziś zaczęła się apokalipsa. Pora na spłatę długów. Nie ma mamy. Nie myśl o tym. Nie przejmuj się tymi, których tu nie ma. Asli też nie przyszła. Jest zajęta. To prawda. Gdyby mogła, na pewno by dotarła. Ciekawe, co zrobi brat, gdy się dowie. To, czego on chce, nie jest teraz ważne. Chodźmy, bo się spóźnimy.
Wezmę Necdeta. Ja się nim zajmę. Pogniecisz sobie suknię. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. A Bilin ją wybrał. Spokojnie tu. Kompletna cisza. Wziąłeś broń? Nie. Cichy ci nie dał? Ty jej nie chciałaś. Jak miło. Dziękuję, że mnie posłuchałeś. Nie ma za co. Coś mnie nadal zastanawia. Co? Jak się czujesz bez broni? Dziwnie? Myślisz, że coś ci grozi? Oczywiście. Przy tobie zawsze robi się gorąco. Jak to? Kłopoty to twoja specjalność. Chciałeś powiedzieć coś miłego i się powstrzymałeś. A ty? Wiecznie drążysz. Wiesz, jaki masz problem? Bo ja wiem. Pani doktor postawi diagnozę. Owszem. Słucham. Nie chodzi o mnie. Ty nie kochasz samego siebie. Widzę to. Żyjemy w czasach, gdy ludzie wrzucają do sieci mnóstwo swoich zdjęć. Dzielą się miłością. Ale ty siebie nie lubisz. Mylę się? Chcesz, żebym robił selfiki z kaczym dziobem? O to ci chodzi? Zgrywam się przecież. To nie dla mnie. Wiem. Chodzi o zdjęcia. Tacy ludzie mnie denerwują. Powiedz lepiej, jak mnie uleczyć. Słucham. Zależy, czy pacjent reaguje na leczenie. Co masz na myśli? Na przykład to. Miłość. Co to za terapia? Sieć i się nie odzywa. No dobra, ale nie patrz mi w oczy. Całkiem miło i pogodę mamy ładną. Nie odzywaj się. Jest dziwnie. Witajcie. Dzień dobry. Bracie. Przyszedłeś. Oczywiście, że tak. Szkoda, że nie ma Ferhata. Wejdź i się przygotuj. Zaraz przyjdę. Dobrze. Chodź.
Witajcie. Zacznijmy. Proszę się przedstawić. Gulsum Aslan. Teraz pan młody. Abidin Adakli. Gulsum Aslan. Czy z własnej i nieprzymuszonej woli bierzesz Abidina Adakliego za męża? Tak. Abidinie Adakli, czy bierzesz Gulsum Aslan za żonę? Tak. Czy świadkowie potwierdzają? Tak. Na mocy danej mi z urzędu ogłaszam was mężem i żoną. Gratuluję. Mama? Córeczko. Pięknie wyglądasz. Tak się cieszę, że tu jesteś. Synu? Witaj. Dziękuję, że nie zostawiliście Gulsum samej. Nie ma za co. Pora na prezent. Nie trzeba było. Taka tradycja. To od nas. Gratuluję. Dziękuję. A to od twojego brata. Proszę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Nie chciałam tego. Nieważne. Niczym nie zawiniłaś. Nad nami zebrały się czarne chmury. Najpierw postrzelono cię na weselu, a teraz dziecko. Wszystko się ułoży. Weźmiemy ślub w tajemnicy. Nie musimy zapraszać żadnych gości. Jeszcze doczekamy się dzieci. Zaufaj mi. Pozbędę się kłód pod naszymi nogami. Jednej po drugiej. Uważaj na siebie. Nie przeżyję, jeśli coś ci się stanie. Sis.
Co słychać? Wszystko dobrze, dzięki wam. Nic takiego nie zrobiliśmy. Od tego jest rodzina. Jeszcze tylko dogadaj się z Ferhatem. Chciałabym. Cierpliwości. Wszystko się ułoży. Jedziemy do domu ciociu? Beze mnie. Daj spokój. Wyjedźcie. Nie mów, że wracasz do bólu. Posłuchaj, możesz tu zostać. Mogę też wynająć pokój w hotelu, ale myślę, że powinnaś zostać tutaj pod okiem moich ludzi. Nigdzie się nie wybieram, ale na jakiś czas zamieszkam gdzie indziej. Jedźcie już. Jestem ci dozgonnie wdzięczna. Bóg nam cię zesłał. Nie masz za co dziękować. Nikt inny by się tak nie zachował. Idziemy? Na nas też pora. Słuchaj mnie. Weź 6 uzbrojonych chłopaków, tylko szybko. Wyślę ci namiary. Brawo, Junaid. Teraz odrobina cierpliwości, potem nagroda. Zasłużyłem sobie. Dobrze się pali? Bardzo. Jak nadgarstek? Nieźle. Pozdrawiam cię. Gdy wrócimy do domu, ostra poliże rany i wszystko będzie dobrze. Teraz jesteś miła, a kąsać będziesz później? Takie są kobiety. Nic nie poradzę. Racja. Cóż począć? Wystarczy nam drewna? To pyskate się kończy. No proszę. Też potrafisz dogryźć. Daję radę. Widzę. Ferhat, muszę ci coś powiedzieć. Prawie zginęliśmy. Często nam się to zdarza. Ale tym razem było inaczej. Czasem ciężko nam ze sobą żyć, ale przynajmniej odeszlibyśmy razem. Powiedz coś. No cóż. Nie wiem, od czego zacząć. Naprawdę. Zacznij, gdzie chcesz. Wysłucham cię. To był pierwszy raz, gdy naprawdę się bałem. Bałeś się o mnie? Owszem, o ciebie. Nie wiem, czego ode mnie oczekujesz. Niczego. Cokolwiek chcesz mi powiedzieć, muszę poczuć, że to płynie od ciebie. Chcę poczuć, że jesteś prawdziwy, szczery. Na przykład,
hissetmek istiyorum, o kadar. Dlaczego mnie nie zabiłeś? Mesela, ilk gün beni niye öldürmedin? Ha, şimdi karşıma geçip sakın yok. Tylko nie mów, że byłam piękna i nie chciałeś mnie stracić. Nie łyknęłam tego wtedy i nie zrobię tego teraz. Yok, yok. Na pewno wszystko dobrze pamiętasz? Nie zapomniałaś ani jednego mojego słowa? Na razie wiele nie powiedziałeś. Łatwo to zapamiętać. Mnie nie jest łatwo. Wiem, ale... Wystarczy, że się nieco postarasz. Czasami... No wiesz... Są chwile, gdy czuję, że chcę coś powiedzieć, ale nie potrafię. Często mi się to zdarza. Rzecz w tym, że ludzie postrzegają mnie w jeden sposób. Ciągle czegoś ode mnie oczekują. Zasadniczo wcale mi to nie przeszkadza. Niech sobie oczekują. Czasem muszę być własnym aniołem stróżem. Sam tworzę zasady. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, ale tak to wygląda. Rozumiem cię. Naprawdę. Jak nadgarstek? Dobrze, goi się. Świetnie. Dziękuję ci. Za co? Właśnie pokazałeś mi, że na końcu tunelu jest światełko. Byłeś ze mną szczery. Dlatego dziękuję. Zjesz coś? Po takiej przemowie kończysz na jedzeniu? W sumie to jestem głodna. Dobrze. Przygotuję wołowinę. Antrykot? Tak. Wspaniale. Nie zapomnij o tym. Nie waż się zgubić. Nie zapomnij i nie waż się zgubić. W życiu nie słyszałam czegoś bardziej romantycznego. Nigdy. Nie oczekiwałam, że padniesz na kolano, ale mógłbyś chociaż poprosić mnie o rękę. Jesteśmy już po ślubie. Poważnie? Jesteśmy małżeństwem? Do kuchni. O mój Boże. Lecę, pędzę. Daj nam chwilę. Za chwilę wybuchnie awantura. Mówi się trudno. Zostałaś moją żoną, a to jest nasz dom. Chodź. Śmiało. Gdzie Zeynep?
Musiała coś załatwić. Wkrótce wróci. Co ona wyprawia? Co tu robicie? Tłumacz się. Gulsum została moją żoną. Zamieszka w tym domu i przyjmie moje nazwisko. Teraz wszyscy wiedzą i muszą to zaakceptować. Oto dokumenty. Co on bredzi? Mamy się na to zgodzić po tym, co nam zrobiła? Powiedz coś. Nie zgadzam się. Przeciwstawiłeś się własnej matce. Odezwij się na mig. Dlaczego pytasz wujka o pozwolenie? Nie masz dość ikry? Jak śmiesz? Mówiłem, że ani ty, ani nikt inny nie będzie mi mówił, co mam robić. Dlaczego milczysz? Rano mówiłeś, że na to nie pozwolisz, a teraz się nie odzywasz. Wkrótce przy tym stole zasiądzie Yeter i będziemy żyć długo i szczęśliwie. Tak zamierzasz mnie wspierać? Co jeszcze musi się wydarzyć, byś zrozumiał? Nie radzę, wujku. Usiądź. Wspaniale. Dobra robota. Dzięki. Łaścik? Twoje zdrowie. Za to na pewno wypiję. Gdzie nauczyłeś się gotować? A jak myślisz? W więzieniu. Najpierw siedziałem w poprawczaku. Potem wysłali mnie do pierdla. Miałem 18 lat. Tam poznałem Erkina. Pamiętasz go? Pomidory, papryka i arogancja. Pamiętam. Erkin nauczył mnie gotować. A potem wojsko. Igit wspominał. Wysłali cię na wschód. Na misję. Owszem. W wojsku spędziłem 4 lata. Tak długo? Tak. Dlaczego? To była kara, przedłużony wyrok. Stałem się jeszcze bardziej nerwowy, a sama wiesz, co się dzieje, gdy czuję strach. Kara się przedłużyła, ale w końcu wyszedłem. Było, minęło. Widzę. Pacjent dobrze reaguje na leczenie. Co? Nic. No to się napijmy. Nie tak ostro. Bierz michę. Co to? Twoja porcja.
Kiedyś z Andakiem, kolegą z dzieciństwa, chodziliśmy na mecze koszykówki. Tylko patrzyliśmy. Igit łaził za nami jak cień. Nigdy nie grałeś? Czasem się zdarzało, ale zamiast kosza mieliśmy dziurę w płocie. Nie było siatki ani boiska, ale i tak dobrze się bawiliśmy. Czasem starsze dzieciaki pozwalały nam zagrać. Jak ci szło? Nie najgorzej, jak na dwunastolatka. Miałem kilka sztuczek w zanadrzu. Dali mi ksywkę blokada, bo nikomu nie pozwalałem trafić do kosza. Blokada? Poważnie. Gdy wracaliśmy do domu, byliśmy cali umorusani. Nie wątpię. Wracaliście po zmroku? Zawsze graliśmy do późna. Stare dzieje. Fajnie tak powspominać. Co jeszcze pamiętasz? Nic. Moje dzieciństwo było nudne. Na zdrowie. Geç kaldınız. Co tak późno? Kazałeś przyjechać po zmroku. Racja. To tamten dom. Koleś jest od was sprytniejszy, więc uważajcie. Bez obaw. Moi ludzie są solidni. Ta parka ma zginąć. Rozumiem. Ruszajcie. Chciałbyś pójść na mecz koszykówki? No weź, zgódź się. Tak robią zwykli ludzie. Tacy jak my? A jak myślisz? To ja się pytam. Zachowujmy się jak zwykli ludzie. Zobaczymy. Będzie fajnie. A pójdziemy też do parku? Pójdziemy dokądkolwiek zechcesz. Zobaczymy. Każę swoim ludziom załatwić bilety. Jesteśmy umówieni. Świetnie. Thank you.
Wybiła godzina Ferhat. Pora się pożegnać. Kocham cię, mój łobuzie. Gorący jak żar, zimny jak głębiny. Nie podchodź, trzymaj się z daleka.